Arteterapia w Centrum Wsparcia w Postracie Emocja to podróż przez sztukę do naszych emocji, w głąb duszy, więc malujemy emocjami, tak jak Ewa Świder, prowadząca, doskonały sposób przeprowadza przez tę nieprawdopodobną głębię kolorów naszej duszy, zwłaszcza w momencie, kiedy łamie nam się serce, bo kiedy tracimy osoby bliskie, często zalewają nas bardzo trudne emocje, a tutaj właśnie w Centrum Emocja na arteterapii będziemy dowiadywać się, jak wielkie bogactwo każdy z nas nosi w sobie. Terapia sztuką polega na skonfrontowaniu siebie i spojrzeniu na sztukę w taki sposób, abyśmy przede wszystkim zastanowili się, co my w niej widzimy. W momencie, kiedy patrzymy na obraz, który uznajemy za piękny, w naszym mózgu następuje podwyższenie aktywności w korze oczodołowo-czołowej, która jest częścią nagrody. Aktywujemy wówczas układ dopaminowy i wydzielanie się tej dopaminy powoduje, że czujemy przyjemność i odnajdujemy taką motywację do działania. Jednak co jest ważne, to to, że ten obraz musi być przez nas uznany za piękny. I tym samym w kontakcie ze sztuką dokonujemy takiego samopoznania. Będziemy malować, ale nie malować farbami, a emocjami. Będziemy tutaj nie tyle akceptować wszystkie swoje emocje, tylko przede wszystkim przyjrzymy się im, spróbujemy je nazwać, zaobserwować, żeby później móc dalej iść do przodu. Zajęcia są dla osób, które utraciły swoich bliskich albo przygotowują się do pożegnania, do umierania, do rozstania. Po to właśnie, żeby pouporządkować w sobie wszystkie emocje, ale też jednocześnie zobaczyć, że w tym rozproszeniu, w tym bogactwie każdy z nas może odnaleźć właśnie pełnię siebie. My tutaj często mówimy właśnie, że każdy szary dzień może zaczynać się i kończyć kolorami, o czym dowiecie się na arteterapii.